Z poprzednich nagrań wiesz już, że to, z atomem jakiego pierwiastka masz do czynienia, możesz odszyfrować na podstawie wartości liczby porządkowej. Liczba porządkowa, inaczej liczba atomowa, mówi o tym, ile protonów znajduje się w jądrze atomowym danego pierwiastka. Na przykład, jeśli dany atom ma jeden proton w jądrze atomowym, to wiadomo, że jest to atom wodoru. Jeśli dajmy na to, dany atom ma 6 protonów, to śledząc w układzie okresowym wzrost liczby atomowej, znajdujemy, że jest to atom węgla. W tym filmie pokażę Ci, że możesz mieć do czynienia z różnymi wersjami tego samego pierwiastka chemicznego. Będę mówić o izotopach. Skoro dany pierwiastek ma niezmienną liczbę protonów w jądrze atomowym, to w takim razie izotopy danego pierwiastka będą mieć tyle samo protonów. Tym, co odróżnia izotopy od siebie, jest liczba neutronów w jądrze atomowym. Na przykład istnieją dwa stabilne izotopy chloru. Izotop chloru 35 i chlor 37. Zarówno chlor 35, jak i chlor 37 mają 17 protonów w jądrze atomowym. Liczba podana w nazwie izotopu to liczba masowa. Podaje ona, jaka jest suma protonów i neutronów w jądrze atomowym. Skoro oba te izotopy mają 17 protonów, to oznacza, że pierwszy z izotopów ma 35 odjąć 17, czyli 18 neutronów. Liczba porządkowa drugiego izotopu jest większa o 2, więc ten izotop ma o 2 neutrony więcej od pierwszego omawianego izotopu. Posiada on 20 neutronów w jądrze atomowym. W układzie okresowym pierwiastków, poza liczbą porządkową, liczbą atomową podana jest masa atomowa. Zobacz, że dla atomów chloru nie ma ona wartości wyrażonej przez liczbę całkowitą. Jest to wynikiem tego, iż masa atomowa jest średnią ważoną liczb masowych wszystkich izotopów danego pierwiastka, jakie występują w przyrodzie. Jest to średnia ważona liczb masowych wszystkich stabilnych izotopów atomu chloru, które znajdziesz w przyrodzie. W naturze około 75,77% atomów chloru stanowi chlor 35, a pozostałe 24,23% to chlor 37. Więc aby obliczyć średnią masę atomową chloru, należy wykonać następujące obliczenia. 75,77% razy liczba masowa, czyli 35, dodać 24,23% razy liczba masowa drugiego izotopu, czyli 37, dzielone przez całość, czyli 100%. Średnia masa atomowa izotopu chloru wynosi 35,48 unita.